Już w najbliższą sobotę, 1 czerwca, Dzień Dziecka. No i myślimy, że nie tylko tych najmniejszych dzieci ucieszy ten fakt, ale te większe dzieci w naszym wieku i starszych na pewno też. Czego możemy się spodziewać? No, w prędkości emocji, adrenaliny, dobrej zabawy. A jakich prędkości? Jakiej adrenaliny? No, prędkości maksymalnych, które nasze duże gokarty osiągają, chyba tutaj się nie uda tak naprawdę finalnie rozwinąć. 70 km na godzinę, tyle podobno te maszyny jeżdżą. Nasz tor, ze względu też na to, że mamy no, dosyć ograniczoną powierzchnię, jest mocno techniczny, więc będziemy próbowali się mierzyć z zakrętami, więc też przez to te maksymalne prędkości będą nieco niższe, ale myślę, że około 50 km na godzinę tutaj ci, którzy nie boją się jeździć szybko, tyle będą mogli pojeździć. Mamy też mniejsze karty, które jeżdżą wolniej, ale z tych będą zadowolone te dzieci, które po prostu no, nie dosięgną do pedału w tych dużych gokartach. I to wszystko nówka, a samochody elektryczne? Tak, wszystko to samochody elektryczne, świeżo wyprodukowane, najlepszej, tak nam się wydaje, ciągle firmy na świecie, która produkuje gokarty i tylko tym się zajmuje, firma Sodi. Jeżeli ktoś zna się na kartingu, to będzie wiedział, że to jest no, najwyższa światowa półka. Jak będę chciał przyjść z dzieckiem w sobotę, to ile muszę wziąć z sobą w portfelu? No, wystarczy karta. Można płacić kartą, więc nie za wiele trzeba brać. Natomiast no, ceny zaczynają się, jeżeli mówimy o dużych gokartach, od 20 zł to będą bilety ulgowe. 29 to będzie nominalna cena. Natomiast będą też pakiety, w których będzie zawsze trochę taniej. I 29 zł wystarcza na ile okrążeń? A to już zależy od umiejętności kierowcy, dlatego że jeździmy przez 8 minut. W tym czasie no, każdy pokona tyle okrążeń, ile mu się uda. Nie walczymy ze sobą w wyścigu tak naprawdę, tylko walczymy z czasem, walczymy o jak najszybsze okrążenie. Kiedy kończymy wyścig po 8 minutach, mamy zestawienie, ile udało nam się okrążeń zrobić i które z tych okrążeń było najszybsze. No i kto w naszym wyścigu też był najszybszy, ale tak naprawdę wyniki porównujemy ze wszystkimi, którzy tutaj będą próbowali swoich sił, dlatego że wyniki będą dostępne online tak naprawdę bezpośrednio. Średnio po wyścigu. A limity wieku czy wzrostu obowiązują? Bardziej wzrostu. 1,40 m to jest ten wzrost, w którym no, człowiek nie będzie miał problemu z tym, żeby przy maksymalnie zbliżonym fotelu do pedałów, to, żeby po prostu nacisnąć pedał hamulca, no bo to jest najważniejszy pedał w gokarcie jednak, no to ten 1,40 m. No, poniżej po prostu będzie ciężko. No, szacujemy, że dzieci 7-8-letnie no, mają szansę wsiąść do dużych gokartów. Jeżeli im się nie uda, no to zostają mniejsze gokarty, na których też na pewno poczują trochę adrenaliny. Jak długo będziecie funkcjonować i na jakie zainteresowania liczycie? Będziemy funkcjonować na pewno do końca września. Później zobaczymy, jak pogoda pozwoli po prostu, ewentualnie frekwencja zainteresowania. No ale październik planujemy na rozmontowanie toru i przygotowanie się z powrotem do funkcji lodowiska. I od listopada znowu będziemy zapraszać na lodowisko. Na jakie zainteresowanie liczymy? No, cieszyłoby nas takie, jak było na lodowisku, ale nie wiem, czy będzie to możliwe do osiągnięcia. No, biorąc pod uwagę to, że na lodowisku ludzie spędzali średnio około 70 minut, a tutaj tak naprawdę przejazd trwa 8, no to moglibyśmy frekwencję mieć wyższą. No ale zdajemy sobie sprawę, że raczej będzie niższa. To jest jednak trochę droższa zabawa niż lodowisko, ale myślę, że ciekawsza, więc mamy nadzieję, że no, kilka tysięcy osób miesięcznie odwiedzi.